Moniuszko rozumiał już podstawy techno, czy widok. Co się no słychać. I w pewnym momencie oczywiście ona zdradziła tego ziomeczka, więc pęka ta nić. I tutaj to super słychać, że się tutaj się trochę kręci, ale też tutaj się kręci coś innego. Taka przędza na haju, bo tak wszystko sobie brzdynga w zwolnionym tempie. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Weber. Anna Weber. I dzisiaj jesteśmy tu razem, ponieważ ja bardzo dobrze znam płytę, o której będziemy mówić, a Adam nie zna jej w ogóle. Więc to będzie kombinacja odcinka od recenzji i z music... Kim ty jesteś? Orchestral Musician Reacts. Czyli, że muzyk orkiestrowy reaguje na pewien utwór. Ja chciałam się podzielić wrażeniami o tej płycie już od długiego czasu, bo od długiego czasu się nią jaram na maksa. Udało mi się, co? Bardzo lubię, kiedy naprawdę się jarasz i próbujesz przekazać, jak bardzo się jarasz. No bo naprawdę się jaram. A na i tak, maksa. A i tak się mega powstrzymuję teraz, żeby nie wyjść na taką, wiesz... zbytnio ekstrawertyczną. Więc trzymam ręce pod kolanami. Więc nie mogłam się wręcz doczekać, ale pomyślałam sobie, że przy okazji, że nie mogę się też doczekać, żeby Adamowi puścić tę muzykę. Tym bardziej, że o jakiej płycie mówimy? O płycie Moniuszko 200, ponieważ była to płyta wydana w 2019 roku z okazji 200. rocznicy urodzin naszego polskiego kompozytora operowego, pieśniowego Stanisława Moniuszki. I orkiestra AUXO z Katarzyną Moś na czele wydała taką płytę, gdzie aranżują takie nowe podejście, prezentują do pieśni Moniuszki. Tam jest chyba 11 pieśni wybranych. No i teraz nowa aranżacja. Zaraz wam powiem, kto to tam aranżował i jak to w ogóle wyglądało. Natomiast ja w skrytości swojego zacisza domowego bądź słuchawek moich słuchałam sobie tej płyty, bardzo przeżywałam i chciałam za każdym razem podzielić się tym z Adamem i w pewnym momencie stwierdziłam, że to zrobię tu. Na wizji. Publicznie. Publicznie. Dlaczego? Dlatego, że Adam jest muzykiem orkiestrowym, który grał też z tą orkiestrą. Grał sobie z Kasią. Troszkę inny będzie miał na to ogląd. I co? Może być taki odcinek? Bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Uważam, że to jest świetny pomysł i koncept i nie mogę się doczekać. Przebieram nogami, czego nie widać w kadrze, ale naprawdę to robię. No to jedziemy. Jak myślisz, czy w ogóle taka znajomość Moniuszki w narodzie istnieje? Nie. W ogóle? Ja myślę, że niektórzy mogą kojarzyć uprząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki. I jest ta pieśń na płycie i od niej zacznę. Ja myślę, że bardziej Straszny Dwór z nazwy. Nic poza tym. Tak? No i myślę, że Prząśniczka, owszem, bo wydaje mi się, że nawet w szkole podstawowej to śpiewałam. Takiej podstawowej, a nie muzycznej. Okay. Ale od tej pieśni zacznę, ponieważ chcę wam pokazać już od razu, jak bardzo daleko odchodzimy tutaj od tego wyobrażenia wokalu, tego takiego operowego, klasycznego i akompaniamentu fortepianu, bo tak z reguły wyglądają pieśni Moniuszki. I w jaką domenę odchodzimy. Prząśniczka. Bardzo proszę. Chcę od razu zaprezentować wam oryginalną prząśniczkę, żebyśmy wiedzieli, jeśli ktoś jej nie zna, jaka jest różnica, jakby co się w ogóle dzieje na dzień dobry. Prząśniczka oryginalna. Prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, przędą sobie, przędą je twarde niteczki, kręć się, kręć wyciono, bicie do... I oczywiście ten fortepian to jest to kręcące się wrzeciono, takie ostinato melodyczno-rytmiczne, które rozciąga się przez cały utwór i w pewnym momencie oczywiście ona zdradziła tego ziomeczka, więc pęka ta nić. No, nie wytrzymała myślę, długo. Moniuszko rozumiał już podstawy techno, czy bitu. Co się no słychać. No, tak, słychać. No bo tam oczywiście repetytywne muza. I okej, okay. No ale zobaczcie. No i teraz wracamy do naszej prząśniczki, gdzie coś tam się wije. Nie. Tli? Nie. Co się dzieje z obracę. Nicią? Nie, że nic się... rozwija. Ciągnie? No ciągnie się tu nam coś. Ale nie jest to zupełnie już ten styl. No i oczywiście muszę przewinąć, przepraszam, ale nie może, ten odcinek miał trwać krótko, pamiętasz? Dwa
kręć się, kręć wrzeciorą, widź się to, widź. Ta pamięta lepiej, czy jadł się. Słyszę, przepiękny. No i to pizzicato skrzypiec, jako ta zamiast tego kołowrotka fortepianowego. Ważna informacja dla ciebie, Adam, to jest zapis koncertu w Nosprze, więc cała płyta jest live'owa. Fantastyczna Katarzyna Moś. Orkiestra Auxo i zespół Kasi Moś. Czyli jakaś perka, jakiś basik, jakaś gitarka. Brat Kasi robił aranżację i na skrzypeczkach tu wygrywa. No i oczywiście tata dyryguje orkiestrą Auxo. No i się tam wije. O, wije. Nie wije. Słychać ten motywik. Taki popik, co? Jazzy. A, to ja myślałam, że taki jazzy. Lekki popik wjeżdża. I zawsze jak jest taki crash w pewien sposób, taki break, to prawdopodobnie się pozbieramy i jeszcze z większą mocą wrócimy tutaj. Gładko idzie przędza, wesoło dziewczynie pamiętała trzy dni. Wiernym chłopczynie, kręć się, kręć rzeczono. Musisz mówić, co myślisz. Dobrze. Na tym polega reakcja. Okej. Okay. Wiesz, że potem podsumujemy. Nie. Na, o reakcje, takie odcinki, że ktoś reaguje, polegają na tym, że oprócz tego, że robisz wow, to jeszcze musisz wypowiadać jakieś słowa. Okej. Okay. No i co? Chcesz coś wypowiedzieć? Myślałam, że już Siri zadzwoniła, że koniec. Nie. Tak, fajnie, że posłuchaliśmy tego oryginału. Ale poczekaj, bo ja chcę puścić dalej. No dobrze, to mogę powiedzieć, czy no, nie? No proszę, przepraszam. Dziękuję. No. Fajnie, że posłuchaliśmy tego oryginału, bo wiemy, jaki jest koncept, że ten akompaniament się tam kręci i się kręci ten kołowrotek, a tutaj się zupełnie inaczej kręci i tutaj to super słychać, że się tutaj się trochę kręci, ale też tutaj się kręci coś innego i jakby na pojawia początku się, to jest znika, takie... jakieś takie retrospekcje... Taka przędza na haju, bo tak wszystko sobie brzdynga w zwolnionym tempie, ale tutaj te kręćki słychać i w różnych miejscach one się tak nakładają i są osobno, ale razem i to jest super. Mega i efekt. W ogóle to ma taki beat, a to tum, tak. Pum, wybija. No i właśnie dochodzimy do kulminacji, idziemy tam. Się połączyły jakby te wszystkie bity, te wszystkie... Się kręci tak, że wow. Wszystkie wymiary się połączyły. Ale czy uważam, to jest trudne na skrzypcach zagrać takie coś? O, takie? Bardzo. Bardzo? Bardzo. A myślałam, że powiesz, że właśnie wcale nie. Myślę, że to jest... Są rzeczy, które zawsze wydają się bardzo trudne. Zależy, jak to jest napisane. Nie jestem skrzypkiem, nie wiem, jak to jest pod palce, bo tam chodzi o to, jak to jest pod palce. Nie mam pojęcia. Na pewno to, co jestem w stanie stwierdzić, słuchając, że zagranie tego w całej grupie... Sekcji. To jest... Wow. To czy jest, orkiestra Auxo to jest dobra ale orkiestra? Ale Auxo słynie z tego, że jest fantastyczna. W ogóle, jeżeli możemy się na chwilkę zatrzymać przy orkiestrze Auxo, to nawiążę zaraz do Nosprzu i do tej płyty, bo to jest moim zdaniem, z doświadczenia mojego, z tego jak z nią grałem z tą orkiestrą i słuchałem tej orkiestry, to jest na pewno najlepsza orkiestra w Polsce kameralna, absolutnie, jak nie jedna z lepszych w Europie, muszę nawet powiedzieć. Czy najlepsza orkiestra w ogóle? Bardzo możliwe, że tak, bo jeżeli ta orkiestra jest poszerzana, na przykład kiedyś o mnie, czy inne instrumenty, gdzieś tam dęte, które nie są w składzie standardowym, codziennym, to też są topowi ludzie i ta orkiestra jest fantastyczna. Kiedyś grałem z tą orkiestrą w bardzo kameralny projekt w Nosprze, gdzie były tylko tam dwie waltornie, dwa oboje i cała orkiestra Auxo w swoim składzie. To jeden utwór graliśmy wspólnie, ale kilka utworów oni grali sami właśnie w takim małym składzie i siadłem sobie na próbie i w ogóle nie wiem, czy to nie był jeden z pierwszych koncertów w Nosprze takich po otwarciu tej nowej sali. To był na pewno mój pierwszy koncert tam w Nosprze.
I ta sala jest absolutnie fantastyczna, jest świetnie zbudowana. Usiadłem sobie gdzieś tam przy końcu publiczności na dole, na tej próbie właśnie generalnej. I potem miałem gigantycznego stresa, jak wychodziłem na scenę już grając koncert, bo posłuchałem tej orkiestry, jak ona brzmi, i ona brzmi po prostu tak, że gacie spadają. To jest, no niesamowita jest ta orkiestra, niesamowita. Marek Moś, pan Marek Moś jest byłym fantastycznym skrzypkiem, czy byłym w sensie kiedyś koncertującym, a teraz jakby prowadzi swoją orkiestrę i robi to świetnie, jeżeli chodzi o właśnie tą kameralną orkiestrę. Mieliśmy kilka takich rozmów podczas prób dość mocniejszych, ponieważ pan Marek traktuje wszystkie instrumenty tak, jakby to były instrumenty smyczkowe, czyli doprowadza do absolutnej perfekcji dane miejsce czy dany utwór, a w przypadku instrumentów dętych, szczególnie dętych blaszanych, no nie ma takiej możliwości, trzeba 3-4 razy spróbować i później odpuścić, to zostawić, bo no, zmęczenie materiału jest zupełnie, zupełnie inne. No i mogą się rodzić różne konflikty i się urodziły między nami również. Natomiast współpraca jest fantastyczna, bo jest czysta przyjemność grania z tą orkiestrą i w Nospre i w ogóle fantastycznie to brzmi. No i ten klimat, który tworzy ten utwór, myślę, że on będzie powielany w innych, no zobaczymy, w innych utworach, ale ten jej głos to jest taki trochę damska wersja Cugowskiego, którego można lubić albo nie, natomiast jego głos po prostu jest tak charakterystyczny i tak, ilość alikwotów jest tak ogromna. Ja nie mam takiego skojarzenia. Kasia przywali taki dźwięk gdzieś ale tam niżej, jak ona on zaintonuje, zawibruje, to jest tak, wow. Tak, ona jest tu świetna, to bo po prostu wow, jej cała skala wychodzi. Tak. I w tej i takiej twórczości rozrywkowej, takiej może bardziej radiowej, tego ona nie może się tak tym popisać, co ma, a ma no, takie. Rady taki. Się musi sprzedawać. Jest taki świetne nagranie z jakiegoś studia, jakiegoś programu telewizyjnego, jak ona śpiewa hymn amerykański. No i to jest totalny odpał. To jest po prostu wow. Zgadzam się. Też jestem zachwycona jej wokalem. I co dalej? Zobaczmy. Wstydem dziewczę. O, to jest mój ulubiony moment. Wstydź się dziewczę, wstyd. Wstydem dziewczę. Ten taki smaczek, to przejście, no nie no. I wracasz kamerką. No, fantastyczna rzecz, absolutnie. Ja nie lubię zbytnio, i mówiłam to już przy okazji Chopina, że ja nie do końca lubię te takie zróbmy teraz na rozrywkowo, czy tam na współcześnie jakiegoś kompozytora. To jest duże ryzyko i z reguły nie wychodzi. To może wyjść naprawdę źle i słyszałam tak często, jak to wychodzi źle, że no, że szok. A tutaj, kurczę, no to wyszło dobrze. No. Jeszcze jedna pieśń, w takim razie ograniczę się do moich ulubionych. Dobrze. Druga moja ulubiona. Tutaj jest naprawdę różnorodność, jeśli chodzi o gatunki, takie wpływy różnych gatunków. Myślę, że to jest takie odbicie tych melodii, które myślę, że Moniuszko miał w głowie, przez pryzmat naszego czasu. I to on, ten pryzmat rozszczepia te nasze, te melodie skondensowaną jako białe światło w tą kolorowe spektrum tego, co mamy teraz do zaoferowania, jeśli chodzi o barwy. Tutaj jest też syntetyczna warstwa, taka elektroniczna, więc to jest naprawdę taki cały przegląd tego, co możemy zaoferować sobie nawzajem w tych czasach. I to chyba to jest to, co mimo wszystko kupuje mnie, mimo tego, że nie lubię tych takich na współcześnie. Tak. Ale jest to zrobione z dużym, dużym smakiem. Ze smakiem. W sensie... I z takim wciąż artystycznym, z artystyczną narracją. Tak. W ogóle popatrz na tą płytę. Ona, najkrótszy utwór to 5 minut, 5 do 7 ponad minut. Mhm. I to już mówi, że to nie są pieśni, bo pieśni są krótsze z reguły. To nie są piosenki jak w radiu, to są utwory. Poszczególne. Tak. I tam ta narracja jest przeprowadzona po prostu z taką myślą muzyki artystycznej. Mhm. Mimo tego, że czasem wejdzie beat i człowiek się buja jak na dance floorze. Tam się dzieje dużo różnych rzeczy. Latem brzuska mała z liściem rozmawiała. No dla mnie to jest moja ulubiona piosenka z tej płyty i absolutny majstersztyk. Bardzo klasycznie. Zaczyna się bardzo klasycznie.
nam się za chwilę. Tak. Tylko rytmicznie, nieoczywiście. Wczesną współczechę, a teraz już przeszliśmy takiego troszeczkę popiczku na smyczkach. A teraz ciepłe jazziki, miotełeczka, czy tam hi-hecik, tyk-tyky. I na to wszystko Kasia, która wcale... Nie, tu jeszcze wejdzie delikatnie, to jeszcze nic nie mówię. Tu jeszcze nas wprowadza w historię. Latem dziuz pomal, ciściem skrzypce. To? Przepiękne, no. Ja też słucham tego. Ale cały czas jeszcze ta jedna wysoka linia melodyczna, tak skrzypiec też cudowna. Słyszysz, taka solówka ni to jazzowa, ni to rozrywkowa, taka... Nie wiadomo skąd. Ale nie musisz tego definiować, po prostu jest ci dobrze i koniec. Tak, świetnie pasuje, tak. Ale w ogóle ta pierwsza fraza jej zamyśl jest tak trudna, to powinien być egzamin wokalny, jeżeli chcesz być popowym śpiewakiem. A tu już taki biały głos. No i proszę. Nie można powiedzieć, że to jest góralski smaczek. Nie, to jest taki biały, taki po prostu naturalny. Tak. Ale to jest power. Taki, coś tam jest. Chciałabyś nadać temu jakiś region, jakieś miejsce. W ogóle jest tutaj tyle smaczków, że cały czas masz ochotę coś zdefiniować, szczególnie jako muzyk, a to taki bardziej to, a to taki bardziej... A tutaj w film wchodzimy w ogóle. Ale nie potrzeba. Nie potrzeba po prostu tego definiować, nie? Bo to tak żre. I wchodzimy jeszcze raz. Dobra, to teraz drugie podejście, bo znowu tutaj się ona... Chociaż zobacz, jak ona tutaj sobie inaczej już śpiewa to. Już zupełnie... No idziemy. To taki bridge. I bardzo chcę, żebyś posłuchał tej kulminacji. Taka prosta stopa. Ale to jest... I jedziesz dalej tym pociągiem. To jest po prostu tak mocny głos, jak ktoś... nie wie, jak wygląda Kasia Moś, a tylko słucha, to można sobie ją wyobrazić jako taką po prostu kawał baby. Tutaj z całym tym pudłem rezonansowym, po prostu taka wielka rura. Po prostu ten głos tak rezonuje. Tak naprawdę jest malutka. Dla mnie, wiesz co, jeszcze jest bardzo ciekawe to, że tak dobrze tu sekcja perkusji klei się z orkiestrą. To jest też często taki weak point, taki właśnie słaby punkt tego, że to tak nie przystaje do końca. Nie wiem, czy w miksie, czy w ogóle w zamyśle, a tutaj wszystko gra idealnie. W ogóle płytka, jeżeli to jest live'owa, to no jest... No i to jest live'owa, nie? I jak sobie uświadamiasz, że to jest live, no to... Fantastycznie zmiksowane i wszystko po prostu elegancko słychać. No, NOSPR to też na pewno robi robotę, ale... Musimy kończyć, bo to nie ma co, żebyśmy opowiadali o każdej piosence. Chcę wam tylko powiedzieć, że są tam jeszcze takie nuty bardziej... Y-
ja muszę się przyznać do czegoś, co myślę, że jest naprawdę wyrazem tego, jakim sukcesem jest ta płyta. Mianowicie, ja nie znam wszystkich tych pieśni, Moniuszku, będąc magistrem sztuki po kompozycji. Ale podejrzewam, że poczułaś się zainteresowana. Dokładnie i tak. Widzisz, ile tam rzeczy zostało zrobionych. Jesteś ciekawa, jaki był fundament, bo ja z czego rozumiem, oni ja weszli, jako kompozytor, jako kompozytor i jako aranżer, ja totalnie rozumiem, że w muzyce poważnej jest zaklęte coś, co jest tak inspirujące, że tak naprawdę nie ma osoby, która by się nie zainspirowała muzyką poważną w jakimś wymiarze. Bo jest tam pewna taka prawda zawarta w kapsułce, jak taka multivitamina w kapsułce. I każdy może sobie tam znaleźć coś dla siebie i każdy aranżer też coś innego z tego weźmie. Więc coś, co, o czym mówiłam przy okazji na przykład Chopina i Natalii Kukulskiej, że tam ja nie potrzebuję tego słuchać. Ta płyta Natalii nie jest mi potrzebna, żeby mi towarzyszyła na co dzień, ponieważ ja wolę posłuchać Chopina. Tak tutaj ja nie znałam tych pieśni Moniuszki i prawdopodobnie nie wpadłabym na to, żeby ich posłuchać, gdyby nie ta płyta. Więc odkryłam coś nowego. Tak. I myślę, że z tego choćby powodu to jest mega godne polecenia. Absolutnie tak. Ja nie mogę się doczekać, żeby udać się w zaciszny kąt i posłuchać całej płyty. Dziękuję, że mi ją pokazałeś. Cieszę się, nie ma sprawy. Was też zachęcamy do tego. I tyle. Napiszcie, czy wam się podobało. Napiszcie. Goodbye. Bye. Thank you.